Rosjanka rozegrała bohaterskie spotkanie, dała z siebie wszystko, grała bardzo ryzykownie. Agnieszka grała takie bardziej spotkanie, takie bardziej wyrachowane. Ona czekała na błędy Rosjanki i podziwiam jedną i drugą, a szczególnie Agnieszkę, że jednak wytrzymała te presję tego, że ona była faworytką, że te wszystkie przerwy deszczowe jej nie wybiły z rytmu, że jednak wytrzymała psychicznie, to też potwierdza zawsze to, że ja mówię, że ona bardzo silnie, bardzo wytrzymała psychicznie, bardzo silna mentalnie. Rzadko kiedy przenosi się mecz z innego kortu, z jednego kortu na inny. To jest wielka rzadkość, to jest bezprecedensowa decyzja i pewnie obie te myśliwki się musiały zgodzić. Agnieszka to odpowiadało, bo gdy dach jest zasłonięty, kiedy ona gra w hali, to jej szanse wzrastają o 15-20%. Jej tenis jest delikatny, precyzyjny, podobnie jak Federer w ogóle w hali, Agnieszka również. Natomiast no, ten obóz, sztab Kirilenki to według mnie, jeżeli oni się zgodzili, to popełnili błąd, bo dla Kirilenki najlepiej byłoby, gdyby grać w tych warunkach w powietrzu, w otwarcie, na korcie otwartym. Także dla Agnieszki oczywiście to stanu 4-4 to przenosimy. Na Agnieszkę to była korzystna wiadomość. Także wszystko w końcu się dobrze skończyło.